Siostry, bracia, Pan Jezus jest wśród nas. Jest z nami. Tak jak był przy tamtej świątyni w Jerozolimie. I rzeczywiście uobecnia się Ewangelia. Jezus patrzy w nasze serce. Jak patrzy w serce ubogiej wdowy. I ta obecność Jezusa jest dla nas nadzieją. A promienie Jego miłosierdzia ogarniają nas tu obecnych i tych, których dzisiaj otaczamy nie tylko wspomnieniem, ale też i serdeczną miłością. Z całą ufnością zatem dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu i otwierajmy nasze umysły na Jego natchnienia. Stając przed Jezusem miłosiernym, pragniecie, drogie rodziny, przedstawić trudne historie waszych dzieci utraconych. I z drżeniem serca stawiacie pytanie o sens cierpienia. Tak bardzo dotykające ludzkie życie. Pytamy się wprost, po co cierpienie? I nie zawsze wystarczy stwierdzić, że cierpienie to wielka tajemnica. Trudno nam wyjaśnić do końca jego sens. Cierpienie pozornie czyni wielkie spustoszenie w człowieku, w różnych geosferach. Może nawet nadwyrężać więź z Bogiem, gdy człowiek buntuje się przeciw wszechmocnącemu Bogu. Dlaczego zezwala na to, by cierpienie go dotykało? Bo jeżeli Bóg wszystko może, jest taki dobry, to dlaczego zsyła i zezwala na cierpienie? Tym bardziej cierpienie fizyczne czy duchowe powoduje, że człowiek zamyka się w sobie, czuje się wprost niepotrzebny. Jeszcze jest inny wymiar cierpienia. Czasem choroba, cierpienie tak przygniata człowieka, że nie jest w stanie uczynić najmniejszego wysiłku. Wydaje się również wprost bezużytecznym. I w takiej sytuacji wobec cierpienia i drugiego człowieka koniecznym jest stanąć wobec Jezusa Miłosiernego i wpatrując się w Jego rany, usłyszeć Jego słowa. Oto ja jestem z Tobą, a jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Czy słyszymy ten głos pochodzący od Jezusa Miłosiernego, który jest przed nami, jest wśród nas? Czy słyszymy tę prawdę, że zbawienie przyszło przez krzyż? Ogromna to tajemnica. Ale każde cierpienie ma sens, bo prowadzi do pełni życia. I takie spotkanie z ukrzyżowanym już niejednemu człowiekowi otworzyło cierpienie oczy na problem istnienia i sensu ludzkiego życia. Może tutaj są wśród was tacy, którzy takie zrozumienie cierpienia już przeżyli. Bo dlatego zmagając się z cierpieniem, człowiek może skorygować całą dotychczasową koncepcję życia. Cierpienie może również otworzyć ludzi na siebie. I jesteśmy świadkami, jak cierpienie dzisiaj, w czasie epidemii, tak bardzo zmienia człowieka. Ale wróćmy tutaj do naszej wspólnoty. I oto świadectwo, jak cierpienie może zmienić człowieka. Rodzice Antosia cieszyli się jego obecnością tylko przez 22 dni i odszedł. Historia przebogata, ale owoc przyjęcia tego cierpienia, tej ofiary został wyrażony przez mamę Antosia i mówi w swoim wyznaniu: nie zadajemy z mężem sobie pytania, dlaczego nas to spotkało. Uważamy, że nie ma sensu w ten sposób poszukiwać odpowiedzi. Wierzymy, że po coś to wszystko się wydarzyło i modlimy się o mądrość, żebyśmy mogli to zrozumieć i nie przeoczyli niczego. Bo tu teraz nie patrzę na świat w czarniejszych barwach, ale po prostu z większym spokojem. Oczywiście będą spotykać mnie rzeczy, wydarzenia, na które nie będę mieć wpływu. I ja mam zamiar dawać Panu Bogu je i akceptować z pokorą. Chcę stawać się lepszym człowiekiem, pomagać innym. I dziękuję za każde doświadczenie, za to, że mam zdrowie, dobrego męża, że oboje odnaleźliśmy swoje życiowe role. Rolę tworzenia i życia w rodzinie. Że mieliśmy Antosia, doświadczyliśmy cudu ciąży, nawet nie jest to wszystkim dane. I patrząc na moje życie, myślę, że moim darem od Pana Boga jest to, jaka jestem. Że zawsze potrafiłam przez rozmowy i wsparcie pomagać innym wstawać na nogi. Dar, który okazał się cenny przy Antosiu, również dla samej sobie i mojego męża. Ja każdy ma swoje słabości, wady, popełnia grzechy, ale każdego dnia staram się żyć według Bożych przykazań. Drodzy moi, patrzmy teraz dalej na obecnego wśród nas Jezusa Chrystusa, promieniującego miłosierdziem, który pragnie wziąć nasze cierpienia i przemienić je w skarb zbawienia. Otwierajmy się na kolejne wezwania naszego Odkupiciela. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przyjdźcie, woła kochające serce Boże. Jeśli pragniesz ukojenia, przyjdź. Zwłaszcza wtedy, gdy życie napełnione jest cierpieniem, gdy wydaje ci się, że modlitwa jest wtedy tak trudna, gdy uważasz, że na modlitwie masz stłumić emocje. Przyjdź do mnie z tym, co nosisz w sercu i mów, a nawet spieraj się ze mną. Bo weź do ręki psalmy. Z nimi możesz wołać do Boga, nie tłumiąc sobie tego, co cię boli. Wołaj za psalmistą. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nie dojdzie do ciebie moja modlitwa. Nakłoń swego ucha na moje wołanie, bo moja dusza jest nasycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczają mnie do tych, którzy schodzą do grobu. Stałem się podobny do męża bezsilnego. Moje posłanie jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nikt nie pamięta, którzy wypadli z twojej ręki. Jezus chce, byśmy mu mówili o swoim bólu, I byśmy się nie wstydzili łez. A gdy cierpienie tak przygniecie, że trudno znaleźć siły wypowiedzieć słowo, to wtedy uklęknij przed tabernakulum, uklęknij przed krzyżem i patrz na Jezusa. Ważne, abyśmy przyszli do Niego, trwali przy Nim, również w milczeniu. Siostry, bracia, święty Paweł mówi nam, miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, jak dar języków, który ustanie, lub jak wiedza, której zabraknie. Miłość nigdy nie ustanie. Miłość wykracza poza grób. I to jest piękne i pocieszające. Miłość sprawia, że między nami a tymi, którzy odeszli, jest trwała miłość. I fragment kolejnego świadectwa. Kobieta przychodząca codziennie na mszę świętą, bez względu na pogodę, wytrwale przeżywająca Eucharystię, zapytana, dlaczego to czyni, odpowiedziała: miałam kiedyś jedyną córkę. Niestety pewnego dnia zdarzył się wypadek. Zginęła potrącona przez samochód. Przeżyłam to strasznie. Nie mogłam sobie znaleźć miejsca, a wreszcie znalazłam. Tu w kościele. I w czasie każdej mszy świętej, kiedy modlę się, wiem, że ona, moja córka, czyni to samo. Wielbi Boga, bo wierzę, że ona jest blisko Boga, w niebie. I tak więź między matką a dzieckiem, przeżywana na mszy świętej, jest źródłem nadziei na życie wieczne, na spotkanie z dzieckiem wieczności. Dziecko będzie z rodzicami na wieki. Nawet śmierć nie pokona miłości. I kolejny fragment świadectwa innej matki. Msza święta jest czasem, kiedy mogę spotkać moje dziecko, a modlitwa łączy mnie z Bogiem, więc i z moim dzieckiem, które już odeszło i bierze udział w wiecznej uczcie. To ja potrzebuję modlitwy i pomocy mojego dziecka, abym wytrwała, aby pokusa złego ducha nie strąciła mnie w przepaść, gdzie brak nadziei i wiary, gdzie króluje tylko rozpacz. I wyznając prawdę o świętych obcowaniu, wierzymy, że istnieje więź, która łączy żyjących na ziemi ze zbawionymi w niebie. I zbawionymi, ale jeszcze przygotowującymi się do udziału w chwale nieba. Oni przychodzą nam z pomocą przez rodownictwo u Boga w naszych rozlicznych potrzebach. Niezwykle pocieszające dla rodziców jest świadomość, że i w niebie mają już swojego orędownika. Siostry, bracia, będąc przed miłosiernym obliczem Jezusa, rodzice, którzy utracili dziecko przez dramat poronienia, z troską pytają się również o los pośmiertny nienarodzonych i nieochrzczonych dzieci. I ostatnie dokumenty Kościoła stwierdzają, dochodzimy do wniosku, by mieć nadzieję, że dzieci, które umierają bez chrztu, zostaną zbawione i będą cieszyć się oglądaniem uszczęśliwiającym. Wierzymy i pokładamy nadzieję w miłosiernym Bogu, który został nam objawiony w Chrystusie, a Duch Święty skłania nas do wdzięcznej modlitwy i do niewysławionej radości. Zostaną objawione, że zwyczajna droga do zbawienia przechodzi przez sakrament chrztu. Ale istnieją pewne poważne racje, by mieć nadzieję, że Bóg zbawi i te dzieci, ponieważ nie można by uczynić dla tych dzieci tego, co chciałoby się uczynić. to znaczy ochrzcić je w wierze w życiu Kościoła. Wielka nadzieja pokładana w miłosiernym Bogu. Kochani moi, wnikając w głębie miłosierdzia Bożego, rodziny przeżywające dramat utraconych dzieci dotykają również problemu przebaczenia, którym należy obdarzyć trzy osoby. Najpierw samego Boga. Dziwnie to brzmi. A rodzice do Boga najczęściej kierują pytanie, dlaczego? Często kwestionują miłość Boga. I pojawia się pytanie, jak może Bóg mnie kochać, jeśli zabrał mi dziecko? Wówczas istotne jest ukazywanie miłości Boga wyrażonej w śmierci Chrystusa na krzyżu i wskazywanie nadziei życia wiecznego i powtórne spotkanie z dzieckiem wieczności. W procesie żałoby trzeba zatem przebaczyć Bogu i w ten sposób pojednać się z Nim. Ale przebaczenie należy również objąć człowieka, w jakikolwiek sposób przyczynił się do śmierci dziecka. I przebaczenia również potrzebuje samo dziecko zmarłe. Rodzice podświadomie mogą mieć do niego żal, że odeszło i zostawiło ich z poczuciem pustki. Najważniejszą osobą jednak, która w procesie żałoby potrzebuje przebaczenia, jest matka i ojciec, którzy muszą przebaczyć sobie samemu. Bo często rodzice mają żal do siebie, że czegoś zaniedbali, że nie podjęli działań, które mogłyby uchronić dziecko. Należy okazać miłosierdzie sobie, ponieważ bez przebaczenia sobie trudno zabliźnić ranę spowodowaną odejściem dziecka. Bo zawsze jest aktualne wezwanie Jezusowe. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Siostry, bracia, na waszym pielgrzymim szlaku opatrzność Boża ukazuje rodziców, którzy przeżyli odejście dziecka. Rodzinę Karola i Emilii Wojtyłów, o czym wspominał ksiądz arcybiskup w swoim słowie wstępnym. Jak wiem, pierwszym dzieckiem Karola i Emilii był Edmund, a drugim Olga Maria, urodzona w 1916 roku. Poród był dramatyczny. Dziecko jeszcze tego samego dnia zmarło. I te fakty do niedawna nie były znane, bo w tych czasach śmierć niemowlęcia w rodzinie stanowiła jakieś przedziwne tabu. I urodzony w tej rodzinie w 1920 roku Karol, już jako Jan Paweł II papież, w swoim testamencie wspominał swoją siostrzyczkę, pisząc: w miarę jak zbliża się kres mojego ziemskiego życia, wracam pamięcią do początku, do moich rodziców, brata i siostry, które nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem. A świadkowie, którzy znali rodzinę Wojtyłów, wspominali Karola seniora, jego małżonkę Emilię, który mocna i ufna wiara pomagała przeżyć cierpienia. I oboje małżonkowie mieli przedziwnie zakodowaną jeszcze przez swoich rodziców prawdę, że życie upływa również wśród cierpienia i śmierci, a smutek i żałość w końcu przemijają. Trzeba tylko je oddać komuś, kto dzierży losy tego przemijającego świata. Komuś, kto ma klucze śmierci i otchłani, jak powiedział po latach ich syn, Jan Paweł II. I I oto w stuleciu urodzin Ojca Świętego w Wadowicach rozpoczął się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny jego rodziców, sług Bożych, Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. I to tak Bóg daje szczególnych orędownikom, rodzinom dzieci utraconych, waszych orędowników. I kochani moi, tak w blasku Jezusa Miłosiernego, otoczeni wstawiennictwem orędowników, którzy są w niebie, teraz Jezus Miłosierny na nasze drogi życia, na drogi waszego życia, drodzy rodzice, przekazuje swoją matkę, która również przeżyła dramat utraty swego jedynego syna. Ale jej ból zaowocował chwałą zmartwychwstania. Niech wasz ból utraty dzieci za jej wstawiennictwem zamieni się we wspólną z waszymi dziećmi radość wieczną w niebie. Amen.